aby wyrażając radość, abym mógł powitać dzisiaj pośród nas księdza biskupa ordynariusza diecezji kieleckiej Jana Piotrowskiego. Witamy księdza biskupa i gospodarza tego miejsca. Cieszę się z obecności księdza biskupa Henryka Tomasika, biskupa radomskiego, którego pragnę bardzo serdecznie powitać. I radość nasza jest z tego powodu, że pośród nas jest ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski. Kochani, ta radość jest dla nas tym większa, że pośród nas są również nasi przedstawiciele, są parlamentarzyści. Dzisiaj musieliśmy być podzieleni, albowiem jest również dzisiaj spotkanie klubu parlamentarnego u prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy. Stąd dzisiaj pośród nas jest pan minister Wawrzyk. Pan minister Piotr Wawrzyk. Panie ministrze, bardzo serdecznie witam. Witam pana posła Marka Kwitka. Witam wojewody świętokrzyskiego, pana Zbigniewa Koniusza. Cieszę się z obecności przedstawicieli samorządu województwa świętokrzyskiego, pana przewodniczącego sejmiku Andrzeja Prusia i pana marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Pędkowskiego oraz członka zarządu tego województwa, pana Marka Jońcy. Witam wszystkich samorządowców Prawa i Sprawiedliwości. Witam wszystkich tych, którzy zechcieli dzielić radość świąt Bożego Narodzenia w tej wspólnocie. Kochani, proszę was o przyjęcie serdecznych życzeń na nowy 2002 rok. Niech ten 2020 rok będzie lepszy od dobrego 2019, który nie tak dawno przeszedł do historii. Dla nas to był dobry rok. Rok zwycięskich wyborów. Rok, kiedy to polskie społeczeństwo podtrzymało mandat dla naszego środowiska politycznego, a nie tylko powierzyło nam ten mandat, ale również ten mandat został dla nas wzmocniony. I to jest dla nas bardzo wielka radość przy dużej frekwencji. Chciałem wam za to podziękować, ale życząc wam wszystkiego najlepszego w 2020 roku, niech ten rok upływa w obfitości łask Bożych. Niech wam się darzy w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i w politycznym, bo przede wszystkim tutaj gromadzą się ludzie, którzy bardzo mocno zainteresowani są polityką, rozumianą jako roztropna troska o dobro wspólne. I życzę wam tego, abyście wypełniając tę polityczną misję mieli na tyle odwagi i rozwagi, determinacji i żebyście zawsze tam, gdzie zostaniecie postawieni, stawiali zawsze na dobro. Nie walczcie ze złem, ale czyńcie dobro i dobro na pewno zwycięży, bo to jest również naszą podstawową zasadą w polityce, którą Prawo i Sprawiedliwość uznaje, wyznaje i taką politykę uprawiamy. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękując raz jeszcze księżom biskupom za obecność pośród nas.